kolejną rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej parafianie spotkali się na placu przy klasztorze Ojców Dominikanów, by wspólnie celebrować pamiątkę tego wydarzenia, modlić się i miło spędzać czas, korzystając ze wszystkich przygotowanych atrakcji. W tym roku w takiej formie świętowano po raz ósmy. Po raz kolejny obchodzimy rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Dzikowskiej i z tej racji od wielu lat organizujemy piknik parafialny, czy też piknik taki miejski, bo zapraszamy wszystkich tarnobrzeżan do tego wspólnego świętowania. Piknik przede wszystkim ma cel taki integracyjny, żeby ludzie mogli się spotkać przy jakimś tam wspólnym posiłku, czy przy właśnie śpiewach, dzieci, żeby miały też możliwość jakiejś tam zabawy. Bardziej właśnie nam chodzi o tą integrację takiej i naszych parafian, ale też i miejscowej społeczności. Tym razem świętowano 115. rocznicę pierwszej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej, 86. drugiej i 53. trzeciej. Jak zwykle na placu przyklasztornym na mieszkańców Tarnobrzega czekało mnóstwo atrakcji, gry, zabawy przygotowane m.in. przez harcerzy, pokazy udzielania pierwszej pomocy, przejażdżki konne, a także nakładzie w towarzystwie policjantów. Wychodzimy naprzeciw takiemu średniemu też pokoleniu naszych mieszkańców, ponieważ od lat występy folkowe, które parę lat temu zaproponowaliśmy, cieszą się popularnością i ludzie w takim średnim wieku czy w starsi lubią tutaj sobie przyjść, żeby przez te parę chwil posłuchać zespołów ludowych, które tutaj występują i z Tarnobrzega, ale też co roku gościmy różne zespoły z Grębowa i Stalowej Woli, także cieszymy się z tej współpracy. Piknik dominikański to również wiele stoisk, a przy nich wszystko to, co najlepsze. Nie tylko dla ducha, ale również dla ciała. Nie zabrakło bigosu, pieczonych kiełbasek, pierogów czy domowych wypieków, przygotowanych przez przyjaciół i parafian. Temu wszystkiemu towarzyszyły występy regionalnych, folkowych i ludowych zespołów.